Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj tak pogadankowo informacyjnie dotyczące gry Among Us, bo bardzo dużo było komentarzy. Among Us się skończyło, Among Us koniec, koniec, to koniec, koniec tego Among i już nie gramy, gra już jest do do bani, spadła wszystko, już się zepsuło, to wszystko przez twórców. Ale zobaczcie, co mam wam do zaprezentowania wykresi, który -Slo, Inner -Slo, e, e, zaprezentowało. Inner Sloth to studio, które tworzy Among Us. Zobaczcie na wykres, odkąd, odkąd była premiera pierwszej mapy z 20 tysięcy graczy, ale tylko na Steam, bo jeszcze są gracze na Epiku, na e, iOS, na Google Play, więc tych graczy może być bardzo o wiele więcej. Ale na samym Steamie przed premierą dwa, średnio 20 tysięcy osób grało w Among Us. Premiera. Przebili grubo 130 tysięcy użytkowników, graczy w jednym czasie na grze. Słuchajcie, to jest niesamowity rekord i moim zdaniem ta gierka się nie skończyła. Będzie grywalna, ale. Ale moim zdaniem to wszystko będzie zależeć od twórców. Bo jeżeli będą częste aktualizacje i poprawią, przede wszystkim poprawią jak najszybciej te błędy, które są obecnie, a następnie będą dodawać dużo aktualizacji, przede wszystkim usprawnią system znajomych tak, żebyśmy sobie mogli grać ze znajomymi i voice chat w tej grze, aż prosi się o super voice chat, żeby nie korzystać z Discorda, tylko po prostu grać z nieznajomymi. W, przy użyciu wbudowanego Voice do porozumiewania się. Bo o to chodzi. Słuchajcie, tu można grać z różnymi ludźmi, ale komunikacja jest ograniczona przez to, że trzeba pisać. To jest moje zdanie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Wlecą jeszcze dzisiaj poradniki dotyczące błędów gry. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Ja was zapraszam jeszcze na mojego Twitcha. Link w opisie. Tam na Twitchu się OK Brod nazywam, więc strzelcie obserwuj, followka. Na Twitterze możecie mnie też zaznaczyć. Do zobaczenia, trzymajcie! Się.